Od chwili utworzenia w roku 2005 profesjonalnej ligi piłki siatkowej zespół z Muszyny tylko raz nie znalazł się na podium rozgrywek, natomiast czterokrotnie sięgał po tytuł mistrzowski. Na drugim miejscu klasyfikacji medalowej znajduje się Atom Trefl Sopot. Tak więc w zaległym spotkaniu 12. kolejki Orlen Ligi w hali stulecia zmierzyły się dwie najlepsze drużyny ostatniej dekady. Atomówki już na samym początku odskoczyły na 3 punkty przy stanie 6-3. Muszyna zdobyła co prawda kolejne 5 piłek z rzędu, ale większość premierowej partii przebiegały jednak pod dyktando gospodyń. Aż do stanu 21-18. Wówczas to podopieczne Tina Bausza zaliczyły drugi w tym secie przestój. Przestój bardzo kosztowny, bo skutkujący przegraną 23-25. W drugiej partii walka punkt za punkt toczyła się do drugiej przerwy technicznej, na której przewagę dwóch oczek uzyskał Atom Trefl. Po powrocie na parkiet Sopoczanki kontynuowały dobrą grę i zwyciężając do 22 wyrównały stan meczu na 1-1. Po 10-minutowej przerwie gra układała się po myśli mistrzyń Polski aż do wyniku 10-8, po czym Atomówki straciły 11 piłek z rzędu. To musiało kosztować je utratę seta, który zakończył się rezultatem 12-25. Sopoczanki fatalnie od 0-4 rozpoczęły czwartą część gry. Później wcale nie było lepiej. W szeregach ekipy wicelidera rozgrywek mnożyły się błędy i niedokładność. Atom Trefl uległ Muszyniance Muszyna 18-25 i w całym meczu 1-3. Co takiego stało się w sopockiej ekipie w połowie trzeciego seta? Wydaje mi się, że próbowałyśmy odnaleźć nasz rytm gry, ale nam się to nie udawało. Muszyna świetnie broniła, a my nie byłyśmy w stanie odnaleźć rozwiązania na ich postawę w defensywie i zacząć znów zdobywać punkty. Wydaje mi się, że my żeśmy po prostu wzięły się w garść i zaczęłyśmy grać taką zespołową siatkówkę, chyba Atom był w szoku, że my coś takiego gramy i niestety nie mogły sobie przyjąć naszej zagrywki. Wiedziałyśmy, że musimy zagrać tu bardzo dobrze zagrywką, żeby w ogóle z nimi pograć. No i na szczęście to w tym elemencie nam wyszło i przełożyło się to na bardzo dobry dla nas wynik. Wygrana z Atomem może podbudować zespół z Muszyny przed kluczowymi meczami sezonu. Gra nasza jest taka falami, ale najważniejsze, że dzisiaj żeśmy wygrały, to bardzo podbudowało nasze morale, wygrana z takim dobrym zespołem. Zespoły mogą spotkać się jeszcze w tym sezonie w fazie play-off Orlen Ligi i nie tylko. Może tak być, że jeszcze przyjedziemy tutaj na Puchar Polski, bo gramy z Legionowym, jeżeli wygramy. Także Sopot jest piękny, bo z chęcią tu wrócimy i tak naprawdę z pierwszej czwórki każdy zespół jest mocny i z każdym trzeba wygrać, żeby grać o medal. Dziś przegrałyśmy, ale będziemy ten mecz analizować. Zobaczymy, co poszło nie tak, wyciągniemy wnioski i następnym razem powinno być dobrze. Tymczasem Sopoczanki mecz przedostatniej kolejki rundy zasadniczej Orlen Ligi rozegrają w najbliższy poniedziałek. W Bydgoszczy zmierzą się z tamtejszym pałacem.